Ja nazywam się Weronika Król i przeprowadzę dzisiaj wywiad z panią Danutą Targowską. Jak wygląda pani pierwsze wspomnienie i czym był dla pani okres dzieciństwa? No w okresie dzieciństwa ja mieszkałam w kilku miejscach, dlatego że tata mój był delegowany do pracy. I na przykład nie pracowałam, tylko mieszkałam w Równym, na Wołyniu dawnym. W tej chwili to już jest nie nasz teren, nie nasze miasto. Mieszkałam tam chodziłam do szkoły, a następnie mieszkałam też w małej miejscowości Kiwerce. I potem tata został przeniesiony do Radomia, ale zamieszkaliśmy pod Radomiem w takiej miejscowości Jednia Letnisko. I tam skończyłam szkołę podstawową w Jednie Letnisko. I to było w 1939 roku właśnie, przed samą wojną. Ja się bardzo cieszyłam, że po skończeniu szkoły podstawowej zdałam egzamin do gimnazjum w Radomiu. I bardzo się cieszyłam, że będę jeździć pociągiem codziennie do szkoły. Jak z pani perspektywy wyglądał początek wojny i gdzie wtedy pani mieszkała? No właśnie mieszkałam w Wiedniu Letnisko i tam już się cieszyłam o tym, że właśnie w tym roku, we wrześniu zacznę jeździć do szkoły, do gimnazjum, do Radomia. No tymczasem już w lipcu, sierpniu mówiło się dużo o tym, że wojna może się rozpocząć, że na tym także to zmieniło zupełnie plany, tym bardziej, że w tych miesiącach, w lipcu, sierpniu wszyscy starali się zrobić jakieś zapasy, bo tak nas informowano, mąki, cukru, tam soli i tak dalej, także na tym koncentrowało się trochę to miesiące, te sierpień na przykład, na robieniu jakichś zapasów, bo już się czuło, że będzie wojna. I informowano nas również, że wtedy, kiedy będą nadlatywały bombowce, kiedy będzie słychać, będzie alarm, będzie syrena alarmowa i wtedy trzeba, bo były przygotowywane schrony różne na terenie różnych ogródków i miejsc, żeby po prostu udać się do schronów. To było takie pierwsze do czasu już wejścia i wejścia tego Niemców na nasz teren i do Jedni Letnisko. Jedna Letniska nie była bombardowana, natomiast bardzo często przelatywały samoloty, bo bombardowany był Radom. A następnie Pionki, Dęblin, to były miejscowości takie posiadające tam fabryki chyba zbrojeniowe czy coś i tam były bombardowane. No to były początki takie. A czy jest jakieś wydarzenie związane z wojną, które najbardziej zapadło pani w pamięć? Nie, to tak nie było. Nie tak, nie w tych pierwszych dniach, tylko w późniejszym okresie, bo ja z Jedni Letnisko też przejeżdżałam kilka razy do różnych miejscowości. A ostatnio, najdłużej właśnie przed końcem wojny to byłam. Aha, no w Jedni Letnisko na przykład, jak żeśmy mieszkali, to w czasie już, jak się wojna zaczęła, to brali młode zupełnie osoby, Niemcy, i wywozili do Niemiec do roboty do gospodarzy. No takiej roboty, no nie wiem jak to nazwać, rolniczych czy jakiś. W każdym razie, ponieważ tak było, ja zostałam, no troszkę jak zwykle przez ktoś tam mnie poparł, zostałam, mając chyba 16 lat, zatrudniona w tartaku. I moja praca na przykład wyglądała na tym, że ja
od maszyny, która, na której pracownik heblował, to znaczy gładził deski, i wychodziły te deski już spod, no takie już gładkie. Ja odbierałam te deski i kładłam na, ustawiałam nas na stosach takich. Na tym. No to to były takie pierwsze, pierwsze, no potem, no trochę było niespokojnie u nas, bo właśnie w Wiedniu letnisko, tam była leśniczówka blisko i lasy, tam powstało zgrupowanie akowskie. I tak samo mój mąż, mój tata i brat należeli do tej organizacji, do akowskiej już. I w pewnym momencie tata musiał stamtąd wyjechać i wyjechał do Sokołowa Podlaskiego. Tam też była prężna ta organizacja, ale wyjechał i zaczął pracować w cukrowni. Kiedyś pojechałam również i ja do Sokołowa i trafiłam na to, że właśnie szłam ulicą i nie miałam już gdzie się schować. Niemcy pędzili ludzi, których spotkali na ulicy, na stadion i tam dopiero segregowali jednych, puszczali, drugich wywozili do Niemiec. To było już w 42 albo 43 roku. I ja się już nie mogłam się wycofać i szłam razem z tą grupą Polaków, którzy byli, no tak no nieładnie powiedzieć, ale pędzeni przez Niemców. I w pewnym momencie właśnie w Sokołowie, tam były takie, jest zabudowanie, było bardzo przy tej ulicy, którą akurat przechodziłam, szłam z tą całą grupą. Domy jednorodzinne i z dużymi bramami, wjazdami na podwórze, bo to mieli gospodarze, którzy mieli tam dalej sady, pola i tak dalej. I w pewnym momencie, jak przechodziłam, to ktoś pociągnął mnie i do tej bramy i mówi, biegnij szybko przez te ogrodzie i uciekaj. To tyle szczęśliwie, że nie dostałam się, bo potem właśnie jednak kilkanaście osób z tych, których oni, którzy doszli na stadion, to były wywiezione do Niemiec. A jak zmieniło się Pani życie po zakończeniu wojny? Po zakończeniu wojny to od razu mieszkałam przez jakieś różne takie drobne, krótkie okresy były w Radomiu i na tym, ale zaczęłam mieszkać w Kielcach, bo tam powstała pierwsze gimnazjum i liceum dla dorosłych w Kielcach. I zaczęłam tam uczęszczać do tego gimnazjum. Wtedy to była taka przyspieszona trochę nauka, bo w jednym roku robiliśmy dwie klasy. No i tam skończyłam szkołę, maturę i wyjechałam na zachód do rodziny, którzy już tam na zachodzie, na tych terenach dawnych niemieckich pracowali w Koszalinie i pod Koszalinem. Także. Jak rozpoczęła się Pani działalność w PTTK i czy początki były dla Pani ciężkie? To było troszkę dziwnie, bo jak stamtąd z zachodu, z Koszalina i stąd, przyjechaliśmy z mężem do Sandomierza, akurat wzięliśmy tam ślub, przyjechaliśmy tu do Sandomierza, bo tu mieszkała jego mama w tym domu, w którym teraz też mieszkamy. A jak wspomniałam, mieszkałam w tym Sokołowie, tam poznałam troszkę starsze ode mnie koleżanki, które były wysiedlone przez Niemców z Poznańskiego. I tam mieszkali całe rodziny, po prostu przywozili wagonami, wyładowywali na stacji i ci mieszkańcy, kto mógł, to zabierał ich do mieszkania, względnie mieszkania wolne mieli tam.
zaprzyjaźniłam się też właśnie z tymi koleżankami, które z Poznańskiego, dlatego że w Sokołowie pracowałam. Pracowałam też w starostwie powiatowym nawet już i przez Niemców w dziale, w którym wydawali dowody osobiste, czyli kenkarty. I tam żeśmy się zaprzyjaźniły i kiedy po wojnie one pojechały w Poznańskie, a ja później przyjechałam do Sandomierza, to jednak korespondowałyśmy z sobą. I jedna z tych koleżanek napisała: słuchaj, ja przyjadę do Sandomierza, bo jeżdżę po różnych, zwiedzam różne miasta, przyjadę do Sandomierza. No i była u nas. I w czasie rozmowy mówi do mnie tak: słuchaj, jutro to mnie musisz zaprowadzić na salwę Regina do kościoła świętego Jakuba. No może zobaczymy jeszcze zamek, jeszcze tam inne rzeczy. Ja zupełnie tych miejsc znałam, kościół świętego Jakuba, znałam zamek, wiedziałam, gdzie jest, ale o salwę Reginie nie wiedziałam. I to wpłynęło, ona zwiedzała te wszystkie sandomierskie zabytki, a ja postanowiłam, że muszę, mieszkam w tym mieście, że muszę zapoznać się z jego historią i w 62 roku był organizowany kurs dla przewodników. To organizowała Wojewódzkie Centrum takie PTT-kowskie organizowało kurs i tu u nas w Sandomierzu było nas około 30 osób, które chodziły na ten kurs i kończyły. I to się zaczęło od tej koleżanki, która mnie zdopingowała, zawstydziła właściwie, że ja mieszkam w Sandomierzu i nic nie wiem. Niewiele wiem o nim. Zdopingowało mnie, że poszłam na ten kurs i zdałam egzamin i byłam przewodnikiem, ale przewodnikiem to było w 62 roku egzamin, ale przewodnikiem nie mogłam być długo, dlatego że nie pozwalało mi gardło. Po prostu był moment taki, że oprowadzałam wycieczkę, wyszłam z katedry i po prostu za nie mówiłam zupełnie, także musiałam grupę doprowadzić do biura, żeby ktoś się przejął, dalej prowadził. I od tamtej pory nie prowadziłam wycieczek, ale byłam przez sarysieńki czas od tamtej pory w zarządzie koła przewodników i pracowałam jako albo zastępca prezesa, albo sekretarz w kole przewodników. Także miałam duży bardzo kontakt z przewodnikami wszystkimi, bo ja wysyłałam wszystkie pisma, wszystkie zawiadomienia. Ja się kontaktowałam z wszystkimi przewodnikami, bo przecież wtedy nie było telefonów zupełnie. Także jak chcieliśmy poinformować, że jest jakieś szkolenie, względnie jakaś wycieczka, to ja na maszynie przez kalkę pisałam wiele egzemplarzy. Później się adresowało koperty, znaczki i te wszystkie listy tu w Sandomierzu do wszystkich przewodników wysyłały się. Trzeba przyznać, że wtedy nie było telefonów, ale poczta bardzo ładnie działała, bardzo szybko jakoś doręczała te informacje, które... No i kontakt mam przez cały sienki czas do tej pory, bo chociaż może 6, może 7 lat temu już nie zrzekłam, że nie jestem w zarządzie koła, ale jestem na wszystkich ich spotkaniach, na różnych wycieczkach też, także cały czas mam kontakt z przewodnikami. Czy jest coś, czego obecnie pani brakuje? No, tak to bym mogła powiedzieć, że brakuje męża, który 2 lata temu zmarł, a mąż
jak mówię, przyjechaliśmy tutaj do Sandomierza, bo tu jego mieszkała jego mama. I bardzo trudnych, mieszkaliśmy w trudnych warunkach, bo chociaż dom jest duży, to my jako właściciele, teściowa moja, w ogóle nie mieliśmy nic do powiedzenia, bo całym budynkiem administrował urząd miasta. Także on wprowadzał lokatorów, wyprowadzał, a myśmy mieli tylko jeden pokoik dla siebie i drugi miała teściowa. Także bardzo były ciężkie warunki. I ciężkie warunki były również z tego powodu, że mąż był przez wiele lat w czasie okupacji również w AK, działał tam i po wojnie też, pomimo że nie było telefonów, mieliśmy, mąż miał, no i ja razem już z nim zawsze jeździłam, mieliśmy duże kontakty z osobami, z którymi dawniej byli czy w lesie, czy w innych sytuacjach, gdzieś w akcji Burza i tak dalej. Także cały czas wtedy, kiedy bardzo było źle widziane te spotkania i źle osoba była widziana, która w okresie okupacji była w tej organizacji, no jakoś jednak mieliśmy kontakt i przetrwaliśmy. I kontakt pozostał do dnia dzisiejszego, chociaż mąż nie żyje, to jednak osoby, które jeszcze żyją, z którymi zawsze na uroczystościach się spotykałam, to jeszcze i dzwonią i pytają się, jak się czuję i tak dalej. A z mężem właśnie jeździliśmy na wszystkie uroczystości przez 28 lat ze sztandarem, który był ufundowany tu w Sandomierzu i właściwie przez cały ten okres też był u nas, z tym jak żeśmy wyjeżdżali na pewną na uroczystości rocznicowe, czy bitwy, czy jakichś innych, to ten sztandar był zawsze zabierany, ale pod strachem, bo po prostu mógł być zabrany przez ówczesne władze. A co dla pani znaczy bycie patriotą? No tu jest trudno jest to powiedzieć, po prostu tak, to bycie patriotą, no przede wszystkim kochać ojczyznę, kochać kraj, wszystkie jego na tym, kochać ludzi i po prostu bardzo, bardzo przykre są te wszystkie podziały, które teraz zawsze były, ale teraz się jeszcze narastają, także że tego nie powinno być, bo wszyscy Polacy powinni po tych wszystkich przejściach, które Polacy mieli, to powinni jednak wspólnie, razem myśleć o Polsce i jakoś się dogadywać. Czy czuje się pani spełniona w swoim życiu, czy ma może jeszcze coś do zrealizowania? Ja już w tym wieku nie mam nic do zrealizowania. Przecież ja mam 93 lata. To jest już bardzo, bardzo dużo. Po prostu cieszę się tym, że jeszcze mam, że mam kontakt właśnie z przewodnikami, bo jak nie chodzę ja, to przychodzą do mnie. No brakuje mi po prostu i mam taką duże grono osób, które naprawdę serdecznie, tak jak dawniej, rozmawiamy, spotykamy się, bo mnie się wydaje, że teraz nie ma, jak spotykam, jak rozmawiam z różnymi ludźmi, to nikt nie odczuwa tego tak jak ja dawniej, takiej życzliwości wobec drugiego człowieka. Bo ja się tym spotkałam i właściwie tak przez całe życie to odczuwałam. Lubiłam i szanowałam ludzi i ja byłam lubiana też, także po prostu tego brakuje mi teraz wśród nowych ludzi, bo ja się spotykam z ludźmi, z którymi dawniej miałam kontakt i bardzo serdecznie się
rozmawiamy, dogadujemy i ostatnio, i obecnie, i poprzednio. A teraz tak się wyczuwa wśród ludzi właśnie taką, takie, że nie ma życzliwości, nie ma takiego bliskiego kontaktu, jak było dawniej. Znaczy, te warunki i wojenne, i później ciężkie warunki bardzo po okresie okupacji. Może to tak jednak ludzi życzliwie do siebie nastawiało. Dawniej nie było telefonów, a jednak wszyscy, którzy, jak żeśmy się znali, grono jakieś większe osób, to nie dzwonił, żeby się dowiedzieć, co tam u ciebie, tylko po prostu każdy na chwilę, ale wchodził do domu, dowiedzieć się, jak się czujecie, co u was słychać, co nie tego. I tak wzajemnie żeśmy się kontaktowali. Chyba w tej chwili to nie ma tego, chociaż są telefony, ale chyba to różnie bywa. A czy pamięta pani, jak zmieniał się powojenny Sandomierz? No zmieniał się to tyle, zmieniał się w późniejszym okresie. Wtedy, kiedy powstawały te nowe dzielnice, bloki, budowano bloki, powstawały nowe dzielnice prywatnych domów. No bo tutaj sam Sandomierz, ten stary, to tyle, że jest troszkę odnowiony, jest jakiś na tym, ale tak pozostał. Pozostał taki, jak jest. No chyba jest troszkę, myślę, że jest lepiej utrzymywany, że jest odnawiane, są różne zabytki też i po prostu dużo osób przyjeżdża. No chyba to nam pomógł ten film ojca Mateusza, który tak bardzo dużo osób ściąga do Sandomierza. No i jest po prostu wszędzie, mnie się zdaje, że jest po prostu bardziej znany teraz jako Sandomierz, jako zabytkowe miasto, jako stare. To dziękuję pani bardzo. Myślę, że możemy już skończyć, tak? Chyba, że jeszcze jakieś pytania? Tak. Są?